Przedsiębiorstwo Daggetta. Ten człowiek, Bell. Dasz głowę, że nic nie wie o naszych dalszych planach? Bell, czy ty ogłuchłeś? Bell! Bell! Zarazek, zrób z nim coś. Ej, człowieku, pan Daggett do ciebie mówi. Zatem? Spokojnie, szefie. To spruwa do wynajęcia. Nawet o panu nie słyszał. Przynajmniej to dobrze poszło. Ale Hagen znów kolejny raz mnie rozczarowuje. Nawalił w tej sprawie kompletnie. Do rzeczy. Fox nie może zacząć mówić, bo od razu nas oskarżą. Jeśli policja wcześniej nie połapie się w tych papierach, które Hagen miał odzyskać. Myślę, że pan Hagen nie będzie już nam więcej potrzebny. Macie go sprzątnąć. Trudne zadanie. To mistrz w maskowaniu się. Na długo przed wypadkiem był świetny. A teraz jeszcze to. Tak. Jak mamy znaleźć kogoś, kto zmienia swój wygląd? Nie ma potrzeby szukać Hagena. To jedyne miejsce na świecie, gdzie może dostać ten krem. Kiedy zapasy się skończą, zjawi się tutaj. Przedsiębiorstwo Daggetta. Wejście dla obsługi. Tylko dla uprawnionych. Badania i rozwój. Stój, ani kroku. Odwróć się. Pomału. Chcę widzieć dokładnie każdy ruch. Szukam pana Daggetta. Chyba się nie znamy. Nazywam się Wayne. Bruce Wayne. Wayne'a? No tak, jasne. Marny towar, Hagen. Nie kupuję. Nie! To Hagen, na bank. Maseczka do twarzy ci się skończyła? Tak. Żyć już nie może bez tej mazi. Ruszaj się. Pójdziesz z nami na spacerek. Nic z tego! Chcę jeszcze pożyć! A! Stój! Wiesz, co zrobimy? Trzymaj go! Chciałbyś więcej tego klejstru? No to ci go dam! Nie! Tylko nie tak! Proszę! O. Wystarczy na całe życie! No, nie. No, nie! Nie! Śpi smacznie, straszydło. To jego auto! Zawróć! No! Matt? Czy to ty, Matt? Matt? Matt, to ja, Teddy! Matt, czy to ty? Co ci dranie z tobą zrobili?